Ja myślę, że jest poza tą warstwą taką fabularną, której zdradzać nie chcę, nie będę, nie mogę. To jest również o stygmatyzowaniu ludzi, w tym wypadku w takiej małej społeczności, co się w Polsce bardzo często zdarza. Jakiegoś takiego psychologicznego samosądu, który się odbywa na człowieku. Bardzo łatwo jest kogoś o coś oskarżyć i o kimś coś powiedzieć. Bardzo trudno jest potem pewne sprawy odkręcić. To się bardzo często kończy ludzkimi nieszczęściami po prostu. O tym jest również, dlatego temat wydawał mi się ważny, dlatego chętnie wziąłem w tym udział. Dlatego tak bardzo też kibicuję temu mojemu bohaterowi, bo ja nie umiem inaczej pracować, tylko sobie tych bohaterów gdzieś tam przyswajam na czas tej pracy i staram się chodzić, myśleć, zachowywać tak jak ta konkretna postać. Myślę, że jest w dużej mierze o tym właśnie, o wykluczeniu, o pomówieniu, o trudnej bardzo sytuacji ludzi, którym się gdzieś tam na przykład rozjeżdża życie, którzy kochają po raz kolejny, bo wierzę w coś takiego, że to jest możliwe. O tym.